Zostając Azura, rytuał będzie wysłany... Haś, wyśle mnie do innego wymiaru. Come back, you are... Kiedy by wrócisz, twoja aura będzie jakby wypełniona... Holy, to jest świętymi jakimiś mocami. Więc te demony nie będą mogły... Więc demony nie będą mogły ciebie już zranić. Ale to jest bardzo niebezpieczny rytuał. Masz bardzo wysokie szanse, aby w czasie tego rytuału zginąć. Na to żeś mnie pocieszył, ziomek. To po prostu jest taki boss strasz w grze. Teraz będziesz musiała pokonać stanąć twarzą w twarzą ze wszystkimi twoimi strachami w takiej kolejce. Nie wiem, in a row. Zasady są proste. Biegnij, aż dopóki nie zobaczysz heksagramu. Okej, do dzieła, let's do it. Efekt et usawni et dom, nom, mom. Czyli teraz znowu będzie to wszystko, czyli te znowu te wszystkie koszmary, które były. Show me what you got. Tylko, że teraz będziemy się biegnąć do tych. Tylko czy... Dalej... Czemu? Kiedy znowu... To ma sens. Teraz działa. O dziwo. Czyli... Jezus Maria, gdzie tu jest heksagram? W zasadzie to nie ma zbyt wielkiego sensu, kiedy te postaci tak są takie wolne, ale dobra, to jest heksagram. Ej, tu nie ma tej chatki, tutaj nie ma też przejścia tajemniczego. Może zamiast gadać, podziwiać widoki, po prostu się skupię na grze. To ma sens. Nie! Kurwa! Ty chuj jebany! Serio? Tylko ty musisz być takim jebanym sprinterem? Z wszystkich kurwa postaci, tylko ty musisz tak najszybciej biegać? No to Sendor mógł się teleportować, a ty byś biegał, to by miało sens, ale nie, że wszystkie idą jak żółwie, a tu nagle jakiś sprinter stróż się pojawia. Także one more time. Okej, biegu mara... O kurwa mać! Basically, właściwie to prawie przeszło, nie wiedziałam, że podobno musiała iść cały czas taką drogę właściwie. Teraz może mi się wreszcie uda. Boże. Chociaż jak nie nagrywałam, to mi się udało! Kurwa! Mać! Ile razy ja to jeszcze przechodzić? Mam całą prawie mapę, żeby znaleźć ten heksagram. Kwadrat na twarzy. Nie, kurwa, nie! Chodziło o to, jak najzwyczajniej się dzieje, trzeba było po prostu cały czas biec przed siebie. Nawet ja nawet tego nie potrafię zrobić. Dobra. You faced all your fears, now it's time to get your reward.
for the absolute holy powers. Czyli teraz mamy, pokonaliśmy wszystkie swoje strachy, teraz możemy jakby otrzymać naszą nagrodę, czyli święte moce. Nice music. Okay. Czy naprawdę to było tylko tyle? Dzięki Boże! Teraz jesteś bezpieczny i masz ze sobą wszystkie wszystkie święte moce. Teraz czuję jeszcze więcej, większą jakby nadzieję. Ta energia, która od ciebie emanuje, jest taka uspokajająca oraz pełna nadziei. Naprawdę zatrzymaliśmy tam całe zakręcie. Nie jestem pewna, czy aby to na pewno jest koniec. Jej, nasz głupi i śmieszny Ben jest z powrotem. To dobrze. Ale to był dopiero pierwszy step. Pierwszy krok, żeby zatrzymać zakręcie. Teraz musimy seal the true devil. Czyli musimy jakby związać tego prawdziwego diabła. It's my part. A teraz to jest moja działka. Teraz wy możecie sobie się uspokoić, zrelaksować i zasnąć. Trzeba na pewno? Okej, zapiszmy może. Ja bym chciała zobaczyć, czy na zewnątrz cokolwiek się zmieniło. Fal 9. Ja bym chciała się na samym zobaczyć, czy coś się zmieniło. I tak. Aha. Czy coś tu jest kolik? Wszystko jest w porządku. O dziwo. Czyli właściwie ja byłam ile? Ciekawe jestem, jak długo mnie właściwie nie było. Czy to jest jakiś inny czas, bo byłam w innym świecie, to czy to był jakiś inny... Nie zrufam temu łóżkowi, chodźmy gdzie indziej. Everything is under control. Czyli teraz mam wszystko pod kontrolą. Aha, bo tam było pytanie, co nie? Okej, chodźmy spać. Zobaczymy, co teraz jest. Jesteś wciąż śpisz. No to wiem. Domyśliłam się, bo dopiero się położyłam. Okej, Dee nie ma znowu. Za to jest cała nasza drużynka i spokojna muzyczka. Dee, dzień 6. Czy najpierw znowu się odwróci? Nie. Także wyjdźmy teraz stąd i miejmy nadzieję, że dzisiaj znajdę z powrotem swoje okulary. Jesteś teraz pełen nadziei. Tak swoją drogą, ktoś z was wiedział, gdzie Dee poszedł? Nie. Chodźmy, poszukajmy go i prawdopodobnie potrzebuje jakiejś pomocy. Aby to było tylko to. Ja jeszcze raz zapiszę. Wszelki. Okej. Okay. Zasadzie nie mam pojęcia, jak ten odcinek trwa. A być może go podzielę. Być może nie. Nie mam pojęcia. Ale chciałbym mieć wszystko już z głowy. Wszyscy dalej tu są. O! Woody'ego i Maskiego nie ma. Czy Jack dalej tutaj jest? Zapewne tak. Nie ma. Czemu tylko Jane tam była? Powiedz na ten sekret, który chciałaś nam powiedzieć. Ja widzisz wcześniej. Przypomnę, to i tak będzie tylko jumpscare na ry. Dzień jest taki zły dzień właściwie. What? To znaczy z wszystkich pas to najbardziej się spodziewała, że ona właściwie nie zniknie. Ale... A? Czy Slender tutaj jest? Nie ma Slendzia tutaj. Slendzia tutaj nie ma. Czy teraz dalej znikły właściwie te... Dalej są te kamienie. Czy ja bym mogła coś zrobić? Gdzie jest właściwie jak się nazywa? Kuzynka Sally to była? Czy kto to był? Czy ona w ogóle była prawdziwa? Jezus, ma, już nie pamiętam, co się działo kilka odcinków temu. Mamy znaleźć Dee. I mieliśmy znaleźć okulary Bena. Czy właściwie możemy iść teraz do domu któregoś... Chodźmy najpierw może do mojego domu. Zobaczmy, czy jest... Nie, chodźmy najpierw do domu Bena. Ogarnijmy, czy coś się zmieniło. W ogóle wiem, coś chyba na YouTubie raz widziałam fragment, że tutaj coś było chyba z tym Rocky Now. Tak, wiem. Czy chcę przeczytać? Tak, bo to była jakaś historyjka. Victim. Jezus Maria. Victim, nie pamiętam, jak to było. Czekaj, to by found. Victim
was found on the carpet because of the unknown hand marks. Your prints all over the corpse. To wy to będziecie mieć przetłumaczone, bo to będzie łatwiej, będzie jak będzie też przetłumaczone. Przetłumaczenie? Tłumaczenie leciało? Też jest dołączone do tego przerażające zdjęcie. Czy chcę zobaczyć? Chcę. Czy mamy tutaj tej ofiary? To była ofiara. Mamy zdjęcie tej ofiary bez oczu. Właściwie wygląda jakiś bardziej jakiś alien albo coś. Ale dobra. I tu chyba wiem, że co tu trzeba było zrobić, to trzeba chyba po prostu dać stir back. The switch. Yeah. No, i tu chyba just stare. True form of this. Tak. Gigas jest pod wrażeniem twojej odwagi. Gigas zatrzymał swój atak. Gigas się tam. A, czyli dostał się po prostu kolejny soundtrack. No dobra. Chodźmy teraz z powrotem do może mojego domu. I tych ludziów tutaj nie ma, o dziwo. No dobra. Ludziów tu nie ma, o dziwo. Mamy też nie ma, o dziwo. W sumie, gdzie ona była w prasie, ale żeby... Jak... Co ona ma za prasę? Co ona ma za pracę właściwie, że ta... No dobra, nie ważne, ja to chcę zapisać, tak chcę zapisać. I tak, tu kończymy ten odcinek. Także to było na tyle, odciskałem, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnych innych, następnych moich filmikach. Do zobaczenia, Kaliska. Na razie.